Druk nr 246 w sprawie projektu planu finansowo-rocznego wydatków bieżących na rok 2014-2015. Zatwierdza się projekt planu finansowo-rocznego wydatków bieżących na rok 2014-2015 zł. Przedstawiony w załączniku do uchwały. Ja w tym miejscu pozwolę sobie oddać głos głównemu ekonomowi, naszemu panu Wiesławowi. Też dziękuję bardzo panu Wiesławowi, panie prezydencie. Proszę państwa, 34 tysiące wida bez zmian. Wida bez zmian, jak to mówimy, okrojone do maksimum. To, co tutaj państwo mówią jako przymiarkę, to jest zrobione tak, według aktualnych wydatków, to znaczy się to, co nam przychodzi z Rady Miasta bieżące wykorzystanie środków na paragrafach i biorąc pod uwagę bieżący wydatek plus planowanie założenia do końca roku, jakie powinny tam być na danych paragrafach, tak to się będzie kształtuje i tak będziemy to przesuwać, ale jest, proszę państwa, nędza totalna, także na zakupy to mamy, dobrze, żeśmy sobie 20% zbierali, że przez to, że mamy zbierany papier, to być może będzie nas stać na komplet kolorów do drukarki kolorowej, który ma na ręki 1100 zł. Dziękuję. Proszę państwa, to co mówiłem na ostatniej sesji, ja na pewno będę prosić do pana prezydenta o spotkanie i o zwiększenie, na pewno wystąpimy z takim pismem do prezydenta o zwiększenie puli środków w związku z no z niemożnością dofinansowania nas przez Wojski Urząd Pracy. Co z tego wyjdzie, będę państwa na bieżąco informował. Proszę opinię Komisji Miejskiej. Czy Komisja Sportu i Rekreacji opiniowała? Nie. Rewizyjna? Tak, opiniowała jednogłośnie za. Budżetowa? Opiniowała jednogłośnie za. Infrastruktury komunalnej? Nie opiniowała. Praworządności? Nie opiniowała. Edukacji i młodzieży? Zapoznała się. Pomocy społecznej? Nie opiniowała. Proszę państwa, czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Pani Kasia, czy ktoś jeszcze? Pani Kasia, proszę bardzo. Ja się chciałam tylko zapytać, znaczy może nie tylko znaczy, bo czytać umiem, tylko chodzi o to, bo punkt, znaczy tak, wyszczególnienie, punkt 6 i punkt 12, tylko tak jakby, na co można przekazać te pieniądze? To ja rozumiem, że na przykład zakup usług remontowych, jakbyś nam coś zepsuło, to mamy taką rezerwę 500 zł. To ja dobrze rozumiem, czy jeszcze inaczej? Na zdrowy rozsądek powinno być 2000 czy coś takiego. Jest to tak kwota skromna. Proszę posłuchać. Teoretycznie, gdyby się tam coś urwało, złamało i no klamka nawet. No klamka też może odjechać. Dokładnie. Kosz na śmieci. Dobrze, no to rozumiem. A 12 to opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu. To jest według tego, co wyszła teraz ustawa śmieciowa, paragraf tam ustawy śmieciową, do opłaty do śmieci. No ja już wszystko rozumiem. Dziękuję bardzo. To proszę zobaczyć, ile płacimy za dowóz środków śmieci z takiego małego minimum. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Zatem proszę o przyjęcie uchwały nr 246 w sprawie projektu planu finansowego wydatków bieżących na rok 2014. Kto jest za? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 8. To jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Stwierdzam zatem, że Rada Dzielnicy 15 podjęła uchwałę nr 33, łamane przez 246, łamane przez 2013. Dziękuję bardzo.